Już? Wojciech Orłowski, miło Cię widzieć, aczkolwiek prawdę powiedziawszy, patrząc na to, w jakich klimatach znów sobie przebywałeś, tych swoich chyba też ulubionych, to tak można było się zastanawiać, czy będziecie chciał przy takiej pogodzie do Polski przyjeżdżać, ale rozumiem, że były jakieś ważne również powody, dla których możemy Cię tutaj na macie treningowej na Stulaka poglądać. Wzajemnie, bardzo miło Was widzieć tutaj, zawsze się miło rozmawia, no, powodów jest wiele, przede wszystkim pierwsza sprawa przykra, pogrzeb Dawida na dniach, dlatego jestem. Chcę pożegnać przyjaciela. Druga sprawa jest taka, że tam jakieś osobiste sprawy, typu jakieś naprawa samochodu i tego typu rzeczy. No. Rozumiem, czyli tutaj... Czy tak nieładnie? No mi się tu bardzo podoba. Mamy w Warszawie piękną zimę. Piękną zimę. No jednak zimę też lubisz. Ja myślałem, że ty bardziej taki jesteś letni, w sensie, że wolisz lato. Ja wiem, ja lubię słońce i kontakt z naturą. Aktualnie mieszkam w Alpach, gdzie jest dużo śniegu i dużo słońca, także zima i mróz mi nie przeszkadza. Wojtek, zima i mróz Ci nie przeszkadzają, tak jak widzieliśmy dzisiaj też, nadal rękawice my macie nie przeszkadzają, nadal to, że musisz na macie tutaj się poruszać, też Ci nie przeszkadza. Nie muszę, chcę. Chcę, nie muszę. Przygotowujesz się do walki, która 4 marca tak naprawdę, czy jakieś inne plany są ewentualnie? Czy ten 4 marca jest pierwszym jakimś terminem, który gdzieś tam na horyzoncie się cały czas pojawia? Jakiś czas temu już Wam mówiłem, że ja słucham się trenera. Jeżeli trener mówi, że walczymy 4 marca, to walczymy 4 marca. Jeżeli powie, że walczymy również 5, to nie mam nic do dyskusji, nie? Tak jest. Te przygotowania. Zostajesz tutaj? Dzięki temu, że taka piękna ta zima, dla tej pięknej zimy, czy jednak też jakiś ewentualnie jeszcze powrót do tych swoich cieplejszych klimatów też planujesz? Ja teraz te klimaty nie są cieplejsze, bo ja tak jak powiedziałem, mieszkam w Alpach, mieszkam w Werbie, to jest... A tam nie wybierasz się gdzieś do Hiszpanii? Nie. W maju wracam do Hiszpanii, pewnie jeszcze po walce gdzieś tam pojadę sobie do Azji. To są moje ulubione miejsca, Azja. Dlatego tak, na razie jestem tydzień tutaj, trenuję z chłopakami, wracam do Werbie, tam trenuję w Sion, to jest w Szwajcarii, klub nazywa się Icon, jest tam w miarę dobry poziom, jest dużo sparring partnerów w mojej wadze, więc siedzę tam i szykuję kondycję w Alpach. Szykujesz kondycję w Alpach. No nie chciałbym być złośliwy, ale jeśli wracam pamięcią do Twojej ostatniej walki, to mam wrażenie, że trochę tej kondycji właśnie niestety w tej walce zabrakło. No pobyt mój w Alpach nie wziął się znikąd, prawda? To też jest jak gdyby następstwo tego, co wydarzyło się ostatnio. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no nie tylko brak kondycji zaważył o przegranej walce, tam jakieś były jeszcze nieumiejętne zbijanie wagi i tyle, no. Nie ma tłumaczenia. Jestem w Alpach, robię kondycję i więcej jej nie braknie. Nie zabraknie na pewno Ci kondycji, tak jak mówisz, ta walka ostatnia, ja pozwolę jeszcze na chwileczkę do niej nawiążę, bo akurat nam nie było dane porozmawiać po niej jakoś tam chyba, więc jak to w ogóle Ty tą walkę odebrałeś, bo był taki moment... Całkiem niezłej pasy już, takie złapałeś już taki, już ta pasa, już te wygrane, te walki, wydawało się, że Wojciech Orłowski już tak naprawdę w 100% to dobrą ścieżkę wkroczył. Co tu się stało, że to wszystko tak jakoś się nie złożyło? No to nic się nie stało, nie przegrywa ten, co nie walczy, tak jak mówię, sukces, porażka, 2 takie same złudzenia i tylko tyle, nie? Idę dalej, nie cofam się, idę do przodu, wyciągnąłem wnioski z przegranej, stąd mój pobyt w Alpach. Chyba tyle, no nie wiem, co mogę dodać. Nie, staram się zrobić, żeby więcej takich sytuacji miejsca nie miało, natomiast obiecać tego nie mogę, no bo w życiu bywa różnie, nie? Robię wszystko, żeby temu zapobiec. Tak, przyglądam się tutaj tej waszej macie treningowej. Dzisiaj były sparingi, bardzo duża frekwencja, dużo bardzo osób i Szymon Kołecki i też Marian Ziółkowski. Stała ekipa, nowa ekipa. Jak tak teraz ty oceniasz sobie tutaj po jakimś okresie przerwy tą ekipę, jak oceniasz tych, którzy tutaj się pojawili dodatkowo? Tak jak zawsze, zaszczyt trenować w takim gronie i chylę czoła dla kolegów, sparring partnerów i mam nadzieję, że też jestem dla nich pomocny. Szymon Kołecki, jak go widzisz? O Jezus, no kurczę, jak sięgam pamięcią wstecz, oglądałem igrzyska, jak Szymon wygrywał, zdobył medale, a teraz mam przyjemność trenować z nim na jednej macie. No to jest, są tam gdzieś jakieś spełnienia marzeń i tyle. No pierwsze też było, że z Pawłem na stole jesteśmy kolegami, a teraz jeszcze mamy kolejnego mistrza olimpijskiego w klubie. Więcej niż słowa, nie da się opisać. Jak, no trochę powiedz o jego formie, jak oceniasz jego formę, no jako zawodnik MMA, oceniasz kolegę, który tego MMA dopiero zaczyna się uczyć tak naprawdę. Chętnie bym to zrobił, natomiast nie było nam dane sparować dzisiaj, bo Szymon z kontuzją jakąś tam z rozcięciem, więc nie mógł sparować. Natomiast jak wpatrzyłem z boku, jak się rusza, no to chyba nie ma nic do zarzucenia, nie? Kilka detali do dopracowania i myślę, że mamy kolejnego, na pewno jednego z silniejszych zawodników w tym kraju. To wiesz co, tak w wszystkich rozmowach mówię tak na koniec, zawsze takim manierem, a potem się mnie czepiają. No nic, tak na koniec, zapytam Cię jeszcze, tak na koniec, niekoniecznie sportowo, bo... Jak się rozwinę i nie skończymy tak szybko? No to będziemy kończyć dłużej. Pytanie. Dobra. Twój najsłynniejszy przyjaciel, chyba wszyscy go znają, Ciapa, tak się nazywa, dobrze mówię? Tak, będzie miała siostrę. No właśnie, tak słyszałem, to prawda jest? Wieram, tak, to jest prawda. A ty żył na koniec? Wiesz co, no tak, żeby mocnym akcentem zakończyć, rozumiesz, co chodzi? Tak, będzie fajna druga suczka.
Już niebawem szczegóły. Piękna. Zaskoczenie będzie dla wszystkich na pewno. To czekamy w takim razie na obrazek tego właśnie nowego towarzystwa. Skąd ty to wiesz? Takie rzeczy widzisz, jak to dziennikarze niektóre rzeczy wiedzą. Dobra, w każdym razie to wiemy. Wiemy też, że ewentualnie tego 4 marca będziesz walczył na tej gali w Łomiankach. No i co, czekamy na ten twój w takim razie powrót do klatki. Dziękuję ci bardzo. Dzięki bardzo. Pozdrawiam wszystkich, którzy gdzieś tam jeszcze trzymają za mnie kciuki. Z Bogiem.